Kotarban jest to połączenie malarstwa z płaskorzeźbą. Przy tym malarstwo jest wykonane farbami, głównie farbami akrylowymi na płótnie, przeważnie na płótnie, natomiast płaskorzeźba jest wykonana z nieskazitelnej białej porcelany. Zilustrowałem kotarbanami piosenki Marka Grechuty, dlatego, bo są wyjątkowe, że w tym natłoku różnych wykonawców i muzyki Mark Grechuta, interpretując poezję w sposób tak subtelny i delikatny, tak na tyle mnie poruszył, że uważałem, że to są świetny jest materiał do zilustrowania to w postaci właśnie kotarbanów. Każda piosenka jest zupełnie inna. I to dlatego też kotarbany, mimo że to jest ta sama technika, każdy jest zupełnie inny. A może też dlatego, że Grechuta jest moim imiennikiem, też ma na imię Marek i w związku z tym to jakoś dodatkowo mnie przybliżyło do tego projektu. Moja wystawa, którą udało mi się zorganizować tutaj w tak wspaniałym miejscu w centrum Warszawy, na Starym Mieście, jest wyjątkowa, ponieważ mieści się przy schodach ruchomych, które zostały zbudowane przy budowie trasy WZ zaraz po wojnie i przechodzi tędy kilka tysięcy osób dziennie, podczas kiedy odbiór w normalnej galerii byłby w granicach kilkuset do tysiąca osób. W związku z tym ta moja sztuka ma szansę być odebrana przez szeroką rzeszę publiczności. Idę do pracy, to praktycznie cały czas na to się przyglądam, także to jest na plus, bardzo mi się podoba. Niektóre prace są dość kontrowersyjne i w odbiorze i w ogóle, ale jak dla mnie bardzo ciekawa opcja, zawsze coś, jak tu przychodzę do pracy na przykład codziennie i czasem się coś zmienia, to zawsze fajnie tak miło popatrzeć. Właściwie pierwszy raz tu przechodzę, mimo że mieszkam w Warszawie. Myślę, że ciekawa opcja. W Atenach, w przystankach metra też jest takie mini muzeum, więc myślę, że ci bardziej wrażliwsi się zatrzymają i może jakąś refleksję złapią nad tym, co zobaczą. Zachęcam. Okay. Bardzo dziękuję. Uważam, że świetna inicjatywa. Skłania ludzi do tego, żeby na chwilę przestanąć, zatrzymać się i zastanowić się nad czymś innym niż to, z czym aktualnie się próbujemy uporać, czyli koronawirusem. Warto wychodzić i nie siedźcie w domu, kochani. Takie piękne rzeczy na zewnątrz. No myślę, że w dobie pandemii to jest szczególnie dobry pomysł w momencie, kiedy niestety nie mamy możliwości, żeby z tą sztuką obcować w miejscu, gdzie ona zazwyczaj się znajduje. I przynajmniej w takiej sytuacji możemy ją spotkać właśnie podczas przypadkowego przejścia. Uważam, że to jest świetny pomysł. Mnie to bardzo zainteresowało. Jestem żywym przykładem na to, że to się sprawdza. Gdzie przechodząc w biegu rzeczywiście możemy przez chwilę z tą sztuką pobyć. I zobaczyłam, że najbardziej mi się podobają takie z kontrastem. W świecie nasz. W świecie nasz mi się podoba. Igła mi się podoba. A mnie będziesz moją, tak? Damą. Panią. Panią. No tak. Moją panią. Nie, piękne rzeczy. Nie wyobrażam sobie nawet, jak to jest robione, bo to na pewno bardzo trudne.